Ale się przestraszyłam. Serce mi bije tak strasznie szybko, drżą mi mięśnie. O, a teraz rozbolał mnie żołądek. A wszystko przez tego kota. Stres, z angielskiego stress, nacisk, przeciążenie, ciśnienie. W potocznym rozumieniu oznacza odczuwanie presji z zewnątrz, która wywołuje w tobie uczucie wewnętrznego napięcia. Patrząc na to zjawisko okiem biologa, możemy zdefiniować stres jako stan podwyższonej gotowości fizjologicznej organizmu do reagowania na zagrożenia środowiskowe. Środowisko, w którym przyszło żyć naszym ewolucyjnym przodkom, nie było ani stabilne, ani przyjazne. Nieustannie zmagali się oni z przeciwnościami losu. Uciekali przed drapieżnikami, walczyli z wrogami, ratowali swoje potomstwo, chorowali. Prawdopodobnie jednym z czynników, który umożliwił im przeżycie, była fizjologiczna zdolność organizmu do przywracania wewnętrznej równowagi organizmu – homeostazy. Po naszych przodkach odziedziczyliśmy mechanizm reakcji uciekaj albo walcz. Pojawia się on w sytuacjach odbieranych i interpretowanych przez układ nerwowy jako zagrażające zdrowiu lub życiu. Środowisko, w którym żyjesz, też nie jest stabilne i przyjazne. I chociaż musisz się zmagać z zupełnie innymi zagrożeniami, to mechanizm reakcji stresowej twojego organizmu jest taki sam. Właśnie walka lub ucieczka. Chyba wolę uciekać albo się schować. Aby dowiedzieć się, kto i kiedy opisał zachowanie organizmów w odpowiedzi na zagrożenie, kliknij przycisk więcej. Naukowe wyjaśnienie stresu zawdzięczamy Hansowi Selye. Hans Selye zdefiniował stres w następujący sposób. Stres to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia. Jest to reakcja niespecyficzna, to znaczy jej rodzaj nie zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wywołuje. Jednocześnie dodał, bez stresu nie byłoby życia. Zapraszam Cię do wykonania krótkiego ćwiczenia. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i przypomnij sobie trudną sytuację. Z pewnością kiedyś Ci się taka zdarzyła. Może spotkało Cię coś bardzo przykrego, może coś Cię nagle bardzo przestraszyło, a może to była oszałamiająco przyjemna sytuacja, tak cudowna, że aż trudna. Spróbuj wczuć się w tę sytuację jeszcze raz, najdokładniej jak tylko potrafisz. Przeżyj ją, jakby to było dziś. Skup się na tym, co czujesz i jakie sygnały wysyła Ci Twoje ciało. Teraz otwórz oczy i zapisz na kartce wszystkie odczucia fizyczne i emocje, które Ci towarzyszyły w tej sytuacji. Porównaj swoje zapisy z informacjami przedstawionymi w tabeli. Aby się z nią zapoznać, kliknij przycisk więcej. Stres pojawia się wówczas, gdy masz trudność w poradzeniu sobie z daną sytuacją. Mobilizuje cię do podjęcia działania, które pozwoli na poradzenie sobie z problemem i umożliwi powrót stanu równowagi. Kiedy twój organizm znajduje się pod działaniem stresu, wówczas zmienia się sposób, w jaki funkcjonuje. Zachodzi szereg reakcji będących wynikiem tego stanu. Dla ciebie to informacja, że dzieje się coś niepokojącego. Objawy stresu w zasadzie dotyczą wszystkich obszarów twojego funkcjonowania. Stres przejawia się w reakcjach fizycznych organizmu, emocjach, sposobie myślenia, zachowaniach, sprawności intelektualnej. Nagły i bardzo intensywny stres ma wiele wspólnego ze strachem. Sprawia, że organizm reaguje instynktownie, tak jak w sytuacji zagrożenia życia. Instynkt przeżycia uruchamia specyficzne reakcje fizyczne i chemiczne, związane ze znacznie zwiększoną produkcją adrenaliny. Adrenalina jest wydzielana bezpośrednio do krwi, dlatego efekty jej działania są natychmiastowe. To właśnie ten hormon przygotowuje twój organizm do ucieczki albo walki, stawienia czoła.